Halo, cześć, witam, o zdrowie pytam. Z tej strony Raziel, a to kolejne nagranie z gry Fortnite, w którym dominuje fart, szczęście, a często skill. Więc tak, gra, to jest kolejna gra solo. Kontynuuję dalej moją eskapadę w kierunku nagrania w końcu zwycięstwa. Żebym chociaż wygrał jakieś zwycięstwo w tym sezonie. Ciężko jest. Tak czy owak, zaczynajmy nasze zmagania. Jak widzicie, na razie nadal jest gra solo, nie ma jeszcze duo. Ja muszę w końcu Karweza złapać, bo inną osobę, która chętnie by ze mną zagrała duo. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to nick mój jest widoczny, wysyłajcie zaproszenia. Nie ma najmniejszego problemu. Ja wszystkich dodam, mogę ze wszystkimi pograć. Od razu na wstępie chciałbym zasugerować, że jeżeli materiał Ci się spodoba, to zostaw, drogi widzu, łapkę w górę albo zasubskrybuj mój kanał. Możesz też również udostępnić to nagranie. Z góry dziękuję oczywiście za wszystkie subskrypcje, za wszystkie lajki, które były pod poprzednimi filmami. Naprawdę bardzo mnie to cieszy, że może ta seria, może moje nagrania nie cieszą się jakąś wielką popularnością, ale mimo wszystko, jeżeli ta jedna osoba albo kilka osób obejrzy i zostawią lajka, to jest mi niezmiernie z tego powodu. Sprawia mi to po prostu dużą przyjemność. Trochę wcześniej wystartujemy. Zobaczmy, co nam los przyniesie. Teraz była jakaś nowa aktualizacja, zauważyłem, że jakieś nowe przedmioty wstawiają, jakąś nowa broń, jakiś nowy legendarny przedmiot, który zwraca zarówno kewa, jak i zdrowie. I coś tam chyba jeszcze dodają, ale dokładnie nie przeczytałem tego. Kurde, jakie lagi, nie mogę drzwi zamykać? O rety. Amunicja zawsze na propsie. No, te drzwi jakoś mogę zamknąć, tamtych nie mogę. Nie wiem, po tych wszystkich aktualizacjach mam jakieś dziwne spadki, jeżeli chodzi o zarówno płynność, jak i o FPS-a. Może to po prostu komputer już stary i nie ciągnie jednocześnie ze nagrywania, jak i samej gry. O kurde. O kurczaczek. Kłopociki. Wyszedł na zewnątrz, idzie z prawej. Dziwne, że tego soku z gumy jagód nie wziął. Nie, to dźwięk co na zewnątrz, on jest na zewnątrz. Widzę go. A jednak sok z gumy jakoś wziął. Dzięki. Szybciej razy zmieniaj to, dobra. Lecz. Kurde. Nawet mi się uleczyć nie da. A rety, dobra, nie miałem chapska ani kewa. A rety. No dobra, no to kolejna giereczka, bo ta trochę za szybko się skończyła, to za 4 minuty nagrania, no to. Nawet jakbym miał reklamę, to nawet bym reklamę nie wstawił. Nie, że jestem pazerny na siano, czy coś w tym stylu, i tak wiem, że większość użytkowników internetów i innych przeglądarek używa Adblocka. Albo innego software'u czy oprogramowania, które po prostu blokuje takie reklamy. Od pazarna się nie ma, bo nie jestem, bo nawet reklam nie mam.
Przepraszam za krótką przerwę, musiałem się napić herbaty i papierosa Aima odpalić. Kurczę, wylądowałbym sobie jeszcze raz tutaj, ale tam będzie straszna wojna, ja jestem tego świadom. Jakby teraz nie było, nie? Wszyscy pewnie wylecą albo na szemrane szyby, albo na lepki lasek, albo na skrzywione wieże. Tak przynajmniej zakładam. No już wielka armia wyleciała, dobra, leci. Dobra, zajmuję ten dom. No i nawet fajnie się złożyło. O kurde, jak bardzo dobrze się złożyło. Nara. Wolę tą pompę w sumie. Absolutnie nie narzekam w żadnym momencie. Ale to musi z boku zajebiście wyglądać krzak, który rozwala ścianę. Wejdźmy na zewnątrz, zobaczmy, co tu mam. Tego gościa zdjąłem dość szybko. Dobrze, że nie miał kewa. Bym pewnie musiał się trochę z nim pobawić, wchowanego. Amunicja, to zawsze na propsie. Broń jako tak już mam. Przepraszam, muszę zagasić dokładnie tego papierosa. Dobra, rozejrzyjmy się. Jakoś nie chce mi się wierzyć, żebym tylko ja tu wylądował. O, jest Kevik, fajnie. Teraz słyszę już skrzyneczkę. To sobie wezmę na razie, bo nie mam nic do healania. Jakbym miał apteczkę, to od razu bym to wywalił, bo w sumie na chorobę mi to. Nie wiem, mam nadzieję, że zadziała. Dobra. Tak jak wiem, skrzynka jest na górze, ale chciałbym jeszcze zobaczyć, co tutaj mamy fajnego. Dobra. O kurde, to jest to nowy przedmiot. A zobaczmy, jak to działa w ogóle. O kurde, nie, stój. To chyba całe zdrowie zwraca. Skoro aż 14 sekund. Chyba całe zdrowie i kewa chyba całego. A to zostawię sobie na później. A nie wiedziałem, że to już weszło. Myślałem, że to wejdzie w następną aktualizację. Tu jest wojna. Słyszałem strzały. Tam widzę, że ktoś się butował. Tam też. Dobra, pompa i do środka. Mi się wydawało, że ktoś idzie za mną. Granaty.
Nie, w sumie zostawię sobie to, co na razie mam. Kurde, muszę to rozwalić. Tak, słyszę, jest skrzynka, ale najpierw chciałbym obejść to domostwo, sprawdzić, czy nikt się tu nie czai. A w sumie ja głupi. Pompę. Do chałupy pamiętajcie, jeżeli macie pompę, to zawsze pompę. Oczywiście, jeżeli umiecie z niej strzelać. Ale nawet jeżeli nie umiecie z niej strzelać, to ona ma taki rozrzut, że spokojnie. Aha, dobra. A no tak, bo mam w pełny. Jeszcze amunicja. Słyszę. Rozwalę szybciej. Nie ustrzelę go tak. Na bank w środku, kurde, teraz żałuję tych granatów. On gdzieś kampi tam w środku, kurde, i czeka na mnie. Ale się nie doczekać, bo ja tam nie mam zamiaru wracać na chwilę obecną. A widzę cię. I on mnie też widział. Kurde, trafił mnie. Cwaniacz. Nara. O kurde, drzewo mi zablokowało. Fajne itemy miałeś. A tu mam pełne, tu mam pełne. Dobra, odnowię sobie kewa na maksa. Zmienię sobie na cegły. Bo to już jest ta faza gry. Lepiej tu mieć. Dobra, wezmę sobie to bandaże na później. Czy ktoś tu jeszcze może być? Nie no. Raczej, jeżeli ktoś tu by jeszcze był, to by raczej przyszedł, jak słyszałby strzały, po pewnego fraga, prawda, po obitego. Jak mi się przynajmniej wydaje. Jest wszystko polutowane. Tutaj jaki most sobie ktoś zbudował? No nie powiem. Ciekawa konstrukcja. Inżynier z wykształcenia. Dobra, pierdolę, jak głupi już. Wszak nie... Szkoda mi trochę krzaczka. Ale cóż. Strefa nie była jakoś daleko. To jest jeden plus. Weźmiemy sobie trochę materiałów. Do tych cegieł mam dość... Jak średnio bym powiedział. Widzę. Dobra, nara.
Mam cię, koleżko. Ktoś tu na pewno zaraz przyjdzie. Zobaczmy, co miałeś fajnego. Do bandaży czy kawy? W sumie to mam tą wielką beczkę zdrowia, to w sumie te małe kawiki tu zostawię. Że ta wielka beczka zdrowia to 15 sekund trwa. Trzy fragi, 19 osób w grze. Nieźle. Nie jest to jakiś rekordowy mój wynik. Znaczy, mój rekord na razie to poza nagraniem, to drugie miejsce zająłem, to 8 fragów miałem. A ten co, nie ogarnął? Ajajaj. A ja sam teraz nie ogarniam. Dlaczego tak zbudować nie mogę? Co jest? Coś się zjebało? Nie wiem, dziwne. Mniejsza z większym. Materiały dla mnie najważniejsze. Cegłówki. Jedziemy dalej. On trochę dziwny. On dostał chyba z 3 strzały, czy z 4 na początek. I... Nie, 2 strzały na początek chyba, jeżeli dobrze widziałem, dostał i w ogóle się nie poruszył. Chyba nie ogarniał, co się dzieje. Tutaj też jakaś wojna była. Kurczę, wszystko fajnie, pięknie. Nie narzeka, broń Boże, ale... Tak, brak snajperki trochę mi doskwiera mimo wszystko. Kolejna strefa, jestem w kolejnej strefie. W sumie nie wiem, czy się obudowywać już, czy nie. W sumie mógłbym. Taką jedną wielką bazę sobie zrobić. Dobra. A, jeszcze jedna rzecz. O tak, żeby jakieś granaciki czy jakieś granatniki mi tu przez górę nie wpadły, bo już się tego nauczyłem. O. Ideolo. Kurde, jakiego dropa mam tutaj blisko. Tylko pytanie, czy ktoś się po niego połasi. W razie czego wyskakuję stąd, biegnę po dropa, łapię go i wioblut do bazy. Kurde, drop wyląd... Jestem za daleko. Sorry, koleżko, jestem za daleko dla ciebie. On się specjalnie przybliża, żeby mógł mnie z granatnika walnąć. To niedobrze.
snajper jeszcze z tamtej strony. W budce? Kurde, korci mnie ten drop. Kurde, nie trafiłem go i się sprzedałem trochę. Dobra, YOLO. Otwieraj to szybko. Nie to, to bierz. Dobra, wyskakuj. Dobra, mam granatnik. Nieźle. Liczyłem na snajperkę, ale... Trudno. Ciekawe, czy dosięgnie. Nie, nie dosięgnie. Ładuj. 5 osób poza mną. On jest gdzieś tutaj. On jest bliziutko. Nienawidzę takich gierek. Tam widziałem gościa, biegał. Ale i tak jestem w strefie, więc ludzie będą musieli podchodzić do mnie. Kurde, gdzie ty jesteś? Cię słyszę gdzieś z tej strony. Dzięki, że się wybudowałeś. Snajperka. Nara. Ostatni gość został. Kurde, nie trafił mnie? Jestem za daleko, gość, nie trafisz mnie. Wojna snajperów?
Dziękuję, dobranoc. Tak to się robi. Uu, w końcu jest win. W końcu nagrany. O Boże, ludzie, nawet nie wiecie, jak mi serce wali. Ja pierdzielę. O, jak młot. Co on tam miał? On miał chyba złotą snajperkę. Ale kurde, 8 fragów. Pierwszy win. Fuh. No dobra. A, nie powiem wam, byłem trochę zdenerwowany, jak mi zaczęli podchodzić tak na blisko i w ogóle. O, dobra, to ja się żegnam. Dziękuję pięknie za oglądanie. W końcu nagrany win. Jest tak, chicken winner, winner, chicken dinner. Dokładnie, zwycięstwo. Dziękuję pięknie za oglądanie. Za tego wina proszę zostawcie łapkę w górę, moi drodzy widzowie. Ja się z wami żegnam, życzę wam wszystkiego najlepszego i wygranych meczów jak najwięcej. Do zobaczenia, cześć.